Zmieniające się obrazy. Kościół wśród drzew. Rolnicy w ludowych strojach przy posiłku. Kobiety przed chałupą. Jedna trzyma na ręku niemowlę, druga wielką chałkę. Dziewczęta idące polną drogą. Na tle obrazu napisy. Stowarzyszenie Klucz w ramach programu Etnopolska 2021 zaprasza na cykl filmów o tematyce obrzędowej pod tytułem Czerpiąc z dziedzictwa przodków. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Znaki graficzne Ministerstwa, Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Klucz i Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Płonące ognisko. Na tym tle tytuł Sobótki. Pogodny letni dzień. Łąką idzie grupka dziewcząt w prostych białych sukienkach. Są boso, mają rozpuszczone włosy, niosą naręcza polnych kwiatów, kłosów zbóż i ziół. Jedna z dziewcząt zagaduje Anielę, dorodną blondynkę. Janek twój przyjdzie? Nie wiem, czy przyjdzie. Dziewczęta przystają. Dziewczynka z warkoczykiem. A mówimy sobie po wionecku. Matka gadała, żebyśmy sobie do licy dodały. Dziękuję. Bratulka. O, tak. Dziewczęta przyklękają na bujnej trawie. Jest ich 7. Dwie drobne, szczupłe, mają około 12 lat. Pozostałe są niemal dorosłe. Wszystkie kładą przed sobą bukiety, plotą wianki. Aniela. Dajcie jeszcze trochę. Dziewczynki podają Anieli źdźbła, kłosy zbóż i łodyżki rumianku. Siedzą w okręgu, pochylone nad wiankami. Jedna z dziewcząt odwraca się. Patrzcie, motki idą. Nadchodzą dwie kobiety z dużymi bukietami. A co wyście tu nabiły? Dołożyłyście te bylicy! Patrzcie, co my se mówimy. Daj im tych kwiatków, bo masz skromne te ich wionec. Ej, tam, podokładajcie se mu. Cześć, Aniela, łopasuj się. Mam byliceni, no nie wiem, czy się ostanie, ale patrz jako piękno. Dziewutki nazbierały, kozała matka i one nazbierały. Patrz, jakie posłuchy. Jak tam wasze wionecki, kończycie? Matka obwiązuje ciotkę w pasie szeroką plecionką z ziela bylicy. Dziewczęta wiją grube wianki z wielobarwnych polnych kwiatów. Matka klęczy wśród nich. Słuchajcie, dobrze by było, co byście miały każda we wianku, tych trosecki bylicy. My to wezmemy nasym i ciotka będzie, Hela będzie, to my i to wezmemy. A wiecie po co ta bylica? Co by zadno, ale to zadno. Czarownica uroków nie rzuciła. Wiecie o tym. No i teraz my z matką se my łzy domy. A wy się bawcie. Ojciec po was przyjdzie. Matka i ciotka odchodzą. Dziewczęta zakładają na głowy wianki. Powoli wstają. Poprawiają włosy. Uśmiechają się do siebie. Biorą się za ręce, tańczą w kręgu. Krok w lewo, krok w prawo. Słońce chowa się za drzewami. Nadchodzi wieczór. Zapada zmierzch. Nad brzegiem rzeki płonie ognisko. Trzy dojrzałe kobiety w białych sukienkach, przepasane bylicą, wrzucają w żar ziemniaki. Nadchodzi grupa młodych mężczyzn i chłopców. Oni również są w bieli. Mają białe portki i wyłożone na wierzch luźne koszule. Tylko Jasiek jest w spodniach w czerwone prążki. Na głowie ma słomkowy kapelusz. Wszyscy niosą pochodnie. Jasiek klepie w ramię swojego kompana. Gdzie te dziewuchy są? Co opowiedzą mi te? Nie wiem. Dziewczęta stoją wśród wysokich traw. Na głowach nadal mają okazałe wianki. Trzymają pochodnie. Uśmiechają się niepewnie. Kamienistą drogą idą boso w stronę ogniska.
Pierwsi podchodzą do ogniska mężczyźni i chłopcy. Czekają tu matka i ojciec. Matka. A gdzie macie, gdzie muchy chodaki? No szukam je. A szukacie! Boże! Zgubili. Patrz jak dobrze ze mozy mnie. Patrz jak łagiej mu ojciec zapolił. Żebyście się tak do ziemów polili. A i dzień za ojciec. Dzień z tej babami spoczy. Właśnie. Nadchodzą dziewczęta. Patrzcie, jakie ładne dziochy do nas wszystko. A się nam dziewczyny udały, nie? No piękne. No i ładny na żeby jest takie ładne, nie? Ja się... Tyś widział? Jako Janiela? A, Janiela, ja się wstydza. Wszyscy przy ognisku. Sobie pod różeczkę poszła do ogrodu, a na ogrodzie pieczynki pobiła, jeden sobie drugi, trzeci powiesiła. A to napijmy się teraz, no to zdrowie. Wznoszą szklaneczki. Matka. Ile nas na chwilę nie było, oni już piją! Już piją! Dziecka, co ma wy co? Skakałeś już przez łogień? A nie, no to jak to? On się boi, on się boi. Żeby my to wstydu baby nie zrobiły, bo my wyzy przeskoczymy. No to pokażcie. Ja ci pokażę! Ja się i to rozpędzę! Matka staje przed ogniskiem, zadziera sukienkę, kołysze się w tył i w przód, bierze rozbieg, przeskakuje przez ogień. Wstaje jeden z chłopców, przeskakuje przez ognisko. Matka do Jaśka. Matka, ty Jaś! A ja teraz nie mam czasu, bo tutaj jest. Ale wiecie co, ja bym opowiadał, jak mam ci ojciec. Jak łon łogień do mnie skłonił, tak wysoko było, a łon się raz, dwa i poszedł pod całą łon. Tak to było. A teraz byś jeszcze dla mnie skłonił? No pewnie, że bym skłonił. A to skłonił, uwaga, ojciec będzie. Ojciec, siwy mężczyzna z wąsem, wypija kieliszeczek. Otrząsa się, wstaje, skacze przez ognisko. Wprost w ramiona matki. Obejmują się uradowani. Matka siedzi z dziewczętami. Ojciec wraca między mężczyznę. Piją. Trącają się kamionkowymi kieliszkami. Matka. Pita, ale ja wam coś im powiem. Jasiu, słuchaj, tam się zbierać będziesz. Popatrz, w moim piecu starym, jak i opiponu, nie? Wiedziałeś, jaki stary, taki głupi, ale skłodzy. A ty? No ja nie linko. No napij się tej, jak ja spoleję. Daj. I skłodz. Skłodz dla Janiel. Jasiek bierze kieliszek. O, mała twarz. No. I skłodz. Jasiek wypija. Uwaga, Jasiek będzie spoko. Jasiek biegnie do ogniska, staje. Cofa się. Wachluje się kapeluszem. Jeszcze raz rozbieg i skok przez ogień. Ojciec. Teraz możemy sobie te skłody poskokali. Łogie jest na tyle niski, że można. Skaczą jeden po drugim mali chłopcy. Noc. Aniela i dwie jej koleżanki odchodzą od ogniska. Idą na poszukiwanie kwiatu paproci. Wieje lekki wiatr, kołysze puszystymi wierzchołkami wysokich traw. Rozwiewa włosy wolno idących panien. W zaroślach chowają się młodzi mężczyźni. Rozglądają się. Rozbawieni wybiegają na drogę. Aniela trzyma w dłoniach zawiniątko z płótna. Jedna z jej towarzyszek. Ale ty masz szczęście, bo znalazłaś kwiat paproci. Zaniosę go matce na ołtarzyk. Aniela przyciska zawiniątko do piersi.
Wszystkie dziewczęta idą nad rzekę. Dwie idące na czele niosą pochodnie. Stają nad ciemną taflą wody. Zdejmują z głów wianki, kładą je na wodzie, odpychają od brzegu. Spokojny nurt wolno zabiera wianki. Aniela wchodzi do rzeki, kładzie na wodzie swój wianek. Płyń do mego Jasia. Dziewczęta obserwują z brzegu odpływające wianki. Jedna z dziewczynek zanurza w wodzie stopę. Na drugim brzegu Janek z pochodnią w ręce wchodzi do rzeki. Wyławia jeden z płynących wianków. Otrząsa go z wody. Aniela stoi na brzegu w blasku księżyca. Nawija na palec kosmyk włosów. Pod cienką sukienką rysują się jej ponętne kształty. Jasiek staje za plecami Anieli. Nakłada jej na głowę wyłowiony wianek. Aniela uśmiecha się promiennie. Jasiek zdejmuje z głowy słomkowy kapelusz. Nie odrywa wzroku od Anieli. Czule patrzą sobie w oczy. Zbliżają ku sobie twarze. Chowają się za kapeluszem. Jasiek zerka zza niego filuternie. Odchodzą wolno drogą wśród wysokich traw. Napisy końcowe. Scenariusz Halina Machel. Wystąpili Aniela Natalia Siemaszko, Jasiek Marcin Korbut, ojciec Stanisław Socha, matka Halina Machel. W pozostałych rolach wystąpili Monika Kulak, Weronika Kulak, Patrycja Kiełbasa, Anna Rodzik, Emilia Hajduk, Gabriela Rylewicz, Natalia Czuba, Ewelina Siepiela, Kazimierz Świerczek, Karol Biel, Wiktor Hajduk, Adam Gaura, Arkadiusz Majewski, Konrad Majewski, Wiesław Musiał. Muzyka: Kapela Opatkowice, Marcin Korbut, Justyna Chmielek-Korbut. Koordynator projektu Ewelina Siepiela. Kostiumy: wypożyczalnia strojów Aneks z Zakliczyna, szafa etnografa, zasoby Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Realizacja Krzysztof Kuchno 2021. Znaki graficzne Ministerstwa, Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Klucz i Zakliczyńskiego Centrum Kultury.